Podczas tegorocznych ferii zimowych leszczyńskie organizacje proponują wiele form spędzania wolnego czasu. Warsztaty plastyczne w Osiedlowym Domu Kultury. Mam przyjemność rozmawiać z panią Elżbietą Jankowiak, przedstawicielką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie. Jaką sekcję pani reprezentuje? Sekcję rękodzieła. W ogóle mamy grupę, która się spotyka raz w tygodniu na ulicy Aptecznej. Współpracujemy z MOK-iem, zresztą MOK nam udostępnia i salę, i w ogóle wszelkiego rodzaju materiały i w ogóle instruktora. I współpracujemy z dziećmi, z przedszkolakami, a w tej chwili poprosili nas o to, żebyśmy trochę pomogli im w organizowaniu wakacji. Dziś zawitały panie na Gronowie. W jakim celu? No, chciałyśmy pomóc i pokazać dzieciom, a szczególnie nam chodzi o jakieś takie manualne przygotowanie, pokazanie dzieciom. W tej chwili robimy ozdoby wielkanocne, quilling, to się tak nazywa. Dzieci sobie wspaniale dają radę, mają sprawne ręce, zresztą my też. Czyli mogę rozumieć, że dzieciom podoba się taka forma spędzania czasu? Widzę, że tak, chłopcy wymyślają samochody, dziewczynki oczywiście robią kwiatki, a my im pomagamy. Harcerska nieobozowa akcja zimowa 2015. Tegorocznym tematem harcerskiej nieobozowej akcji zimowej jest świat gier, a konkretnie w zaczarowanym świecie gier. Co robicie na zajęciach? Na zajęciach, jak dotychczas, tworzyliśmy własne gry, dzieci wykonywały plansze, pionki, oprawę graficzną. W ciągu całej akcji udało nam się pojechać na wycieczkę do kina, gdzie obejrzeliśmy film pod tytułem Baranek Show. Tak? Dobrze mówię? Sean, dobra. W planach mamy jeszcze wyjście na bowling, gdzie będziemy kulać kulami i przywracać kręgle. Jak masz na imię? Kuba. Jesteś tutaj po raz pierwszy czy po raz kolejny? Po raz kolejny. Co ci się najbardziej podoba w tegorocznej akcji? Zabawa, koledzy. Jestem szczęśliwy tutaj, że jestem w gronie wszystkich kolegów. Jesteś tutaj po raz pierwszy czy po raz kolejny? Kolejny. Co ci się najbardziej podoba w zajęciach? A masz jakieś ulubione zabawy? A w ogóle to są wszystkie moje najlepsze. Miałem szlaczki, a Adam rysował kreski, no, na przykład pola i rysował kropki. Co postanowiliście umieścić na swojej planszy? Drzewa, słońce, sprawę, mosty, rzekę. Czy ta plansza jest już skończona, czy jeszcze macie zamiar coś dorysowywać? Jeszcze mamy karty do zrobienia. Do napisania na przykład druga kropka i tam dwa pole do tyłu. Oraz zajęcia kuglarskie w Młodzieżowym Centrum Profilaktyki Alternatywa w Lesznie. Jakie zajęcia cieszą się w Alternatywie największą popularnością? Tak naprawdę bywa to różnie. Mamy dość szeroką ofertę dla młodzieży w wieku 13-22 lat. Jest to oferta skierowana dla młodych ludzi, którzy szukają pomocy, ale chcieliby też alternatywnie spędzić swój czas wolny. Alternatywa oferuje zajęcia od zajęć plastycznych, poprzez zajęcia survivalowe, poprzez naukę gry na gitarze, na bębnach, poprzez zajęcia socjoterapeutyczne, poznaj siebie, więc naprawdę ta oferta jest bardzo szeroka. Troszkę inaczej wygląda to w okresie ferii. Ten plan mamy troszkę zmieniony, natomiast od poniedziałku do piątku w okresie roku szkolnego codziennie u nas w Alternatywie coś się dzieje. Większe zainteresowanie jest w trakcie roku szkolnego, czy raczej we ferie, w wakacje? Różnie to bywa, ponieważ nasze zajęcia mają formę zajęć otwartych i tak naprawdę jeżeli jest u nas głośno, czyli pojawiamy się na różnego rodzaju występach, prowadzimy też nabór, wtedy zauważamy większy napływ młodych ludzi do naszej placówki, ale mówię, od września do czerwca można nas odwiedzić, można zobaczyć, co się u nas dzieje. Zapraszam gorąco.
Zapytaliśmy leszczyńską młodzież, jakie mają plany na spędzanie wolnego czasu. Jak spędzacie ferie zimowe? O kurde, w domu, ze znajomymi. No, w swoim towarzystwie bardzo mile. Na siatkówce, o, te też. To szczególnie. Na razie na zakupach, ale wybieramy się na lodowisko i gdzie jeszcze pojedziemy? Do kina i chcemy jechać do Afrykanarium do Wrocławia. Witam bardzo serdecznie. Te ferie zimowe spędzam głównie na nauce, co jest związane z przygotowaniami do konkursu. Nie planuję jakichś większych wyjazdów, może mały wyschok poza miasto. Ferie zimowe? Normalnie w domu. A co robisz w domu? W domu gram na komputer. A w co grasz? W gry PL. W gry na... No nie wiem, w zasadzie różnie bywa. A chodzisz na jakieś zajęcia do szkoły? Nie. O Jezu. Ja jutro jadę do kuzynki. Ja przyjechałam ogólnie na wakacje tutaj, bo mieszkam w Anglii. Chodzicie może na jakieś zajęcia do szkoły? Tak. I co robicie na tych zajęciach? Chodzimy na różne treningi bokserskie. Co wam się najbardziej podoba w takich zajęciach? Że jutro idziemy do Wrocławia, do Zoo Afrykańskiego. No głównie to jeździmy po mieście, tak to nic takiego ciekawego. No jesteśmy w Lesznie. A pochodzicie stąd, czy przyjechaliście do nas? No z Wilkowic. Ja pochodzę z Leszna. Ja jestem studentem, więc ja nie mam ferii. A ty? Ja spędzam w domu, trochę staram się uczyć, a no i wypoczywać. A masz zamiar gdzieś wyjechać? Może przejść się do jakiegoś kina? Nie, niestety w tym roku nigdzie nie wyjeżdżam, ale będę odwiedzać koleżanki w okolicznych miejscowościach. Na dworze aktywnie. To zależy. A wybieracie się do jakiegoś kina albo spędzacie zajęcia w szkole? Nie, w szkole nie mamy takich zajęć, nie mamy takiej możliwości spędzania czasu, ale wybieramy się do kina. Jak jest czas, teraz ferie, to możemy się wybrać gdzieś.